Witam, dzień dobry. Jacek Balkan, to jest Motodziennik w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień. Ciekawych informacji będzie naprawdę mnóstwo. Widać wyraźnie, że wakacje w branży moto już się skończyły i że targi motoryzacyjne w Paryżu coraz bliżej. Ale zanim o tych wszystkich nowościach Państwu opowiemy, pokażemy Państwu kilka samochodów w okazyjnych cenach. Dziś mamy dla Państwa dwa samochody z konkursów. Między innymi tę oto Lancie Y. Jeździliśmy. Specyficzna konstrukcja, ale nie pozbawiona uroku. Największa wada to zegary po środku i cena. W salonie za fabrycznie nowy egzemplarz trzeba zapłacić przynajmniej 44 tysiące. lepiej wyposażony nawet 50 tysięcy. A to trochę sporo jak na przebraną pandę. Na szczęście ta sztuka jest dużo tańsza. Może być nasza za 37 tysięcy. Auto jest fabrycznie nowe, nie ma przebiegu, ma za to klimatyzację. Następna pozycja na liście również bazuje na Fiacie, bo to Ford K Prezentowany egzemplarz jest z 2011 roku, ma klimatyzację, kosztuje 28 tysięcy złotych, a sprzedawcą jest ten oto zwycięzca maratonu. Gratulujemy i przechodzimy do kolejnych propozycji. Czy my Państwu mówiliśmy już w tym tygodniu, jak bardzo lubimy Renomodus? Modus? Chyba nie, ale to dlatego, że jest poniedziałek, a ten egzemplarz podoba nam się z kilku powodów. Jest zarejestrowany, ma dwa lata i 3000 kilometrów, a pod maską pracuje bardzo oszczędny diesel 1.5 o mocy 86 koni. Cena to niecałe 30 tysięcy złotych. A na koniec coś pozornie z innej bajki. Mercedes klasy A, pięcioletni, benzynowy, ale praktycznie bez przebiegu. Auto przejechało 6 tysięcy kilometrów, wygląda jak nowe i pochodzi z polskiego salonu. Cena to 32 tysiące złotych. Następna porcja okazji już za tydzień. Być może Państwo coś ustrzelą. Zapraszamy na balkanmałpamoto.pl i na naszego Facebooka. A teraz przechodzimy do obiecanych nowości. Zaczniemy od dwóch bardzo ważnych niemieckich premier. Albo raczej niemiecko-amerykańskich, bo ile tożsamość Volkswagena jest jasna, to z Fordem tak do końca nie wiadomo. Niby ze Stanów, ale zazwyczaj auta sprzedawane na naszym kontynencie powstawały w Niemczech, albo chociaż tam były projektowane. Dziś chyba po raz pierwszy w historii jest nieco inaczej. Kryzys z roku 2008 wymusił na zarządzających oglądanie każdego centa z każdej strony. Stąd coraz więcej aut globalnych, sprzedawanych pod jedną marką, ale z różnymi w zależności od kontynentu nazwami. Tak jest z Mondeo, ten samochód miał już swoją premierę w Stanach. Z tym, że na tamtym rynku auto sprzedawane jest jako Fusion, a premiera europejska była wydawało się czystą formalnością, no bo ile w ramach globalnego produktu można zmienić. Ale okazuje się, że całkiem sporo. Przede wszystkim w Europie będą trzy wersje Mondeo i wszystkie trzy hurtem zaprezentowano. Oprócz sedana jest również wersja z wycieraczką z tyłu, pięciorzwiowa oraz rzecz jasna Kombi. Auto będzie dostępne z silnikami, o których w Stanach na pewno nie chcieliby słyszeć. Po raz pierwszy w historii tak duże auto będzie napędzane tak małym silnikiem, litrowym ekobustem, o trzech cylindrach, ale z turbo i o mocy 125 koni. Jaka będzie żywotność tego silnika, spytamy, a kogo to obchodzi? Grunt by zużywał mało paliwa, odpowiedzą niektórzy. Dla nieskorych do testowania nowości na własnej skórze będą na szczęście odmiany czterocylindrowe, benzynowe 1,6 oraz wysokoprężne. Będzie też hybryda i to taka porządna, bo z dwulitrowym motorem benzynowym i prawie 50-konnym silnikiem elektrycznym. Dodatkowo nowe Mondeo to rzecz jasna, według prezesa europejskiego oddziału Forda, najbardziej premium Ford. Ford Mondeo w historii i najbardziej premium auto w ogóle, przynajmniej jeśli chodzi o Europę. Pojeździmy, zobaczymy. Fajnie, że pod strzechy trafia coraz więcej obłędnie drogich bajerów, jak choćby ledowe światła. W Fordzie Mondeo będzie można dostać za dopłatą, to oczywiste, ale nie będą raczej tak drogie jak w Mercedesie czy Audi. A co z drugą obiecaną premierą? Volkswagen z Golfem 7 nieźle się strzelił. Pod koniec ubiegłego tygodnia nie mówiono praktycznie o niczym innym. My nie mówiliśmy, bo nie zdążyliśmy się zapoznać z materiałami prasowymi, a trochę tego było. Dla nas najważniejsza jest jednak nowa platforma podłogowa. Jeszcze nie jeździliśmy żadnym autem na MQB, a jesteśmy bardzo ciekawi. Przede wszystkim komfortu i jakości prowadzenia oraz dokładnej informacji, jakie zawieszenie będzie z tyłu. Wielowahaczowe, jak w starszych Golfach, czy jak w najnowszym Leonie zbudowanym na tej samej platformie, gdzie w standardzie mamy belkę skrętną, a MultiLink dopiero w droższych wersjach. Auto jest średnio o 100 kg lżejsze od szóstki. To akurat świetna wiadomość, i o ponad 20% bardziej oszczędne. W to akurat nie wierzymy. Wszystkie wersje silnikowe mają obowiązkowo start-stop, to też nam się nie podoba, zwłaszcza, że wszystkie silniki wspomagane są turbosprężarkami. Sporo pracy włożono za to w poprawienie bezpieczeństwa, wypełniając auto chyba wszystkimi dostępnymi na ten moment systemami. My do tego Golfa 7 podchodzimy trochę jak do jeża, ale to tylko dlatego, że spodziewaliśmy się czegoś innego, czegoś ciekawszego od strony stylistycznej, ale nie zmienia to faktu, że Golf 7 jest ładnym samochodem, tyle że bardzo podobnym do golfa 5 i do Golfa 6. Bardzo, bardzo podobnym. A teraz zapraszam Państwa na naszą encyklopedię motoryzacji i spotkanie z literką N. N jak nagrzewnica, co to jest i czy jest w naszym aucie? Niemal na pewno tak, bo dzięki nagrzewnicy mamy w samochodzie, jak sama nazwa mówi, ogrzewanie. To dość prosta konstrukcja składająca się w uproszczeniu z chłodnicy, do której kierowany jest gorący płyn chłodniczy oraz wentylatora, który na rozgrzane rurki kieruje powietrze. Co ciekawe, w samochodach najczęściej reguluje się temperaturę nie przy pomocy cieczy, ta zawsze ma około 90 stopni, ale powietrza. W zależności od upodobań kierowcy, do nagrzewnicy trafia mniej lub więcej powietrza, które to już po ogrzaniu i ewentualnie w wymieszaniu z chłodniejszym trafia do kabiny przy pomocy kanałów wentylacyjnych. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Kłaniam się pięknie i zapraszam na kolejne już jutro. Do zobaczenia.